Cześć, w dzisiejszym odcinku będę nastawiał zawór wydechowy w swojej Yamaha CDT 125. Pokażę Wam poprawny sposób, w jaki to zrobić. Na początku tylko trochę teorii. Są dwie końcówki, na które zakładamy tarczę. Mówię o tych końcówkach, na które nachodzi tarcza, a tarcza jest pod dekielkiem tego zaworu. Jedna jest taka w kształcie rombu. Druga jest taka w kształcie prostokąta. Mniej więcej wygląda to tak. Wspomina o tym dlatego, że różne teorie są w internecie i nieważne, czy macie końcówkę taką, czy taką, zawór wydechowy ustawia się w ten sam sposób. Nie mam tego zaworu wydechowego wymontowanego z cylindra i nie będę tego robił, bo już to wszystko sobie poskręcałem, ale to zasada działania jest taka, że jego pozycja otwarta jest wtedy, gdy półokrągłą częścią jest skierowany w górę, a po jego płaskiej stronie przelatują spaliny. Jak ściągnę dyfuzor, to zobaczycie to, o co tam mniej więcej chodzi. I przymykając się, obraca się w stronę prawą, czyli przysłania okno wydechowe. No ale to jest tylko teoria, już Wam pokazuję w praktyce, jak to ustawić. Do ustawienia zaworu wydechowego w deczce jest niezbędne ściągnięcie tego dekielka, no i dyfuzora. Dopiero co wczoraj sobie go przykręcałem, a już muszę go demontować. To jest tarcza, o której mówiłem, a to jest końcówka w kształcie prostokąta. Ale zimno dzisiaj, minus 4 stopnie z rana były. No i dobra, dyfuzor i dekielek mamy zdemontowany. Teraz przekręcamy kluczyk stacyjki. Silniczek wykona tak zwany self-test, czyli ruch zaworem w prawo i w lewo. Wykręcamy teraz napinacze linek, aby je poluzować. Kładziemy się pod detkę i kręcąc teraz tarczą zaworu, ustawiamy go w takiej pozycji, aby nie przesłaniał on kanału wydechowego ani od strony tłoka, ani od strony wydechu. Nic tutaj nie będzie teraz widać, zaraz Wam zrobię zdjęcie. Tutaj teraz na poluzowanych linkach sobie kręcimy. Mój halogen, idealnie doświetlający filmiki, zostawiłem w mieszkaniu, ale ogarnąłem tu jakąś lampkę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Zawór idealnie otwarty. Jak już pod silnikiem nastawicie sobie idealne otwarcie, to możecie wyjść spod detki i teraz kontrujecie, dokręcacie te nakrętki. Ale ta lampka to dziadostwo, nic nie świeci. Po napięciu linek wyłączamy detkę i włączamy ją ponownie. Silniczek się włączył. I ponownie zaglądamy do cylindra, czy zawór się idealnie odtworzył. Jeśli zawór wydechowy wystaje z którejś strony, to korygujemy to linkami, poluzowując jedną, a naciągając drugą. Objawy źle nastawionego zaworu wydechowego to m.in. tak zwany muł na niskich obrotach lub cały czas jednostajne przyspieszenie, czyli po prostu się dwusów nie wkręca i obroty kończą się w okolicach 7-8 tysięcy. Zakładamy dekielek, przykręcamy dyfuzor i po robocie. Wow, detka by spadła. Czasami się uda przyfarcić.